który następnie dokona przeglądu pododdziału i przywita się z policjantami. Baczność do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Z okazji święta policji, flagę państwową, podnieś! Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Szczególnie witam nadinspektora Krzysztofa Gajewskiego, pierwszego zastępcę komendanta głównego policji, wieloletniego komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. Witam panią Ewę Mes, wojewodę kujawsko-pomorskiego. Witam pana Marka Smoczyka, sekretarza województwa kujawsko-pomorskiego. Witam gospodarzy dzisiejszej uroczystości, czyli pana Roberta Majnowskiego, prezydenta Grudziądza wraz z zastępcami oraz pana Marka Szczepanowskiego, starostę powiatu grudziądzkiego. Serdecznie witamy. Witam panią Annę Łukaszewską, kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. Witam byłego zastępcę komendanta głównego policji, pana generała w stanie spoczynku Henryka Tokarskiego. Witam przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych, wojska, straży pożarnej, służby więziennej, żandarmerii wojskowej, straży granicznej oraz inspektoratu transportu drogowego oraz straży miejskich. Witam przedstawicieli prokuratury oraz sądownictwa. Witam starostów, powiatów, burmistrzów, wójtów województwa kujawsko-pomorskiego, a także przewodniczących rad miejskich Grudziądza i Rady Powiatu oraz radnych miasta Grudziądza. Witam rektorów uniwersytetów i wyższych uczelni naszego województwa oraz dyrektorów placówek służby zdrowia. Witam dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Bydgoszczu, Toruniu oraz we Włocławku i Grudziądzu. Witam przedstawicieli związków zawodowych policjantów i pracowników cywilnych oraz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Witam przedstawicieli wszystkich instytucji i organizacji współpracujących z policją naszego województwa, w tym prasę, media, a także wszystkich, których nie zdołałem wcześniej wymienić. Witam osoby duchowne, witam kadrę kierowniczą Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z komendantami miejskimi i powiatowymi na czele.
I na koniec witam policjantów, pracowników cywilnych garnizonu kujawsko-pomorskiego, którzy dzisiaj dostąpili zaszczytu brania udziału w dzisiejszych uroczystościach. Szczególnie witam mieszkańców, osoby, które zebrały się w związku z tym naszym świętem na rynku Starego Miasta w Grudziądzu. Szanowni Państwo, stało się pewną tradycją, wieloletnią tradycją, iż centralne obchody Święta Policji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego są realizowane w reprezentacyjnych miejscach naszego województwa. Dzisiaj gościmy na rynku Starego Miasta w Grudziądzu. To się wplata jakby w filozofię funkcjonowania policji. Policja służy ludziom i w miejscach publicznych wraz z ludźmi, którym na co dzień służy, odbywa istotne dla swojego życia uroczystości. Jednocześnie wraz z obecnością państwa podnosi to rangę takiego święta, jak obchodzimy go w dniu dzisiejszym. Policja kujawsko-pomorska to jest formacja, która się cieszy zaufaniem i uznaniem mieszkańców. Jest to formacja nowoczesna, jest to formacja skuteczna, poprawiająca warunki służby i pracy policjantów i pracowników cywilnych. Jest to formacja, która potrafi uzyskiwać środki zewnętrzne na wspieranie naszego funkcjonowania. Jednocześnie jesteśmy formacją, która potrafi diagnozować problemy i te problemy dotyczące wewnętrznego naszego funkcjonowania, a także problemy dotyczące zagrożeń zewnętrznych. I potrafimy też adekwatne do zakresu tych problemów podejmować przedsięwzięcia. Ale głównym kapitałem kujawsko-pomorskiej policji są pracujący w tym garnizonie policjanci, policjantki i pracownicy cywilni ze swoją empatią, wrażliwością, zaangażowaniem, profesjonalizmem. Są to ludzie, którzy uczą się cały czas, pracując w naszej formacji, stając się coraz lepiej przygotowanymi do realizacji tych trudnych zadań. Policjanci wielokrotnie, pracując na ulicy, narażają swoje życie i zdrowie. W tym tylko roku 29 policjantów doznało obrażeń ciała w toku wykonywania obowiązków służbowych. Dwóch naszych kolegów w trakcie wypadku drogowego straciło życie. Policjanci wielokrotnie brali udział w akcjach, które ratowały ludzkie życie. Policja przystanek PAD realizowany kilka tygodni temu w Inowrocławiu. Wspomnę o realizowanym w naszej komendzie program Żywa Biblioteka, gdzie policjanci uczą się i poznają środowiska nieakceptowalne społecznie, środowiska odrzucone mniejszości, poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Chciałbym podziękować pracownikom cywilnym za to, że w sposób możliwie najpełniejszy zabezpieczają funkcjonowanie komend, komisariatów, funkcją, organizacjom, z którymi na co dzień współpracujemy, za najróżniejsze formy tejże współpracy i najróżniejsze formy wspierania naszej działalności. Gratuluję wszystkim, którzy w związku ze Świętem Policji zostali bądź zostaną odznaczeni, zostaną mianowani na wyższe stopnie. Takich osób, jeżeli chodzi o nasze województwo, jest ponad 2000, bądź w innej formie zostaną w związku z tym świętem wyróżnieni. W imieniu ministra spraw wewnętrznych dekoruję pana brązową odznaką Zasłużony Policjant. Gratuluję panie komisarzu. W imieniu ministra spraw wewnętrznych dekoruję pana brązową odznaką Zasłużony Policjant. Gratuluję panie aspirancie. Nadkomisarz Solochewicz Kostrzewska Marzena. Brązową odznaką Zasłużony Policjant odznaczeni zostali podinspektor Dziadkowiec Wiesław, nadkomisarz Skoneczka Tomasz, komisarz Ląkowski Zbigniew. 1989 roku. Obecnie na stanowisku pierwszego zastępcy komendanta miejskiego policji w Grudziądzu. Przez większość drogi zawodowej związany jest ze służbą kryminalną. Uczestniczył w procesalizowanym postępowaniu. Przykładem jest sprawa z 2011 roku, gdzie w okresie letnim na terenie powiatu grudziąckiego 5-osobowa grupa dokonała kradzieży samochodów, a także zmian numerów identyfikacyjnych skradzionych pojazdów. Podjęte działania, zarówno operacyjne, jak i zakończeniowo-śledcze, przy bezpośrednim nadzorze podinspektora Wiesława Dziadkowca doprowadziły do ustalenia wszystkich członków grupy. Spraw wewnętrznych, pana brązową odznaką Zasłużony Policjant.
Dźwigniowej podpułkownika otrzymuje Mirosław Elszkowski, komendant miejski Policji w Grudziądzu. Służbę w resorcie spraw wewnętrznych pełni od 1000 dni, motywując ich do osiągania coraz lepszych wyników w służbie. Pan komendant bezpośrednio angażuje się w działania podejmowane przez grudziąckich funkcjonariuszy, dzięki czemu wiele spraw kończy się sukcesem. Wsparcie usprawniające funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Wszystko to sprawia, że młodszy inspektor... Po wyróżnieniu. Wśród awansowanych jest młodszy aspirant policjantów patrolowych. Jest bezsprzecznie najlepszym funkcjonariuszem tej jednostki. Na przestrzeni ostatnich lat zawsze klasyfikował się w czołówce policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych. Osiąganie bardzo dobrych wyników, nagrodą ministra spraw wewnętrznych wyróżnieni zostali podinspektor Krajewski Tomasz. Podinspektor Tomasz Krajewski jest ekspertem zespołu do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego, jest funkcjonariuszem, który od wielu lat szkoli policjantów naszego województwa. Aspirant Herman Monika, sierżant Śliwowski Marcin. Pełnił też, piastował funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, gdzie z dużym poświęceniem reprezentował interesy funkcjonariuszy. Administracyjno-gospodarczego Komendy Powiatowej Policji. Współorganizuje i prowadzi uroczystości państwowe i patriotyczno-religijne, współdziała z kadrą kierowniczą naszego garnizonu w zakresie działalności oświatowo-wychowawczej wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji, a także podejmuje działania na rzecz integracji środowiska Policji. Grudziądzu, wykazując bardzo duże zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmując szereg działań na rzecz społeczności lokalnej. Aktywnie wspiera program działań prewencyjnych. Wojewódzką w związku z realizowanymi przez kurator osobiście bardzo angażuje się we wszelkie inicjatywy na rzecz młodzieży naszego województwa. Za tą przychylność i wszelką pomoc pani kurator bardzo dziękujemy. Młodszy inspektor Mirosław Elszkowski. Bardzo proszę, panie komendancie, pan komendant Milarski od 30 lat pełni, od prawie 30 lat pełni. Wcześniej wyróżnionych. Gorące brawa. Mam nadzieję, że... Dziękujemy. Zwycięzcą w powiecie chełmińskim został starszy aspirant Piotr Szymański. Dzielnicowy posterunku policji w Unisławiu, który zdobył 151 głosów. Zapraszam. Teraz czas na przedstawiciela. Teraz nastąpi już wyróżnienie przedstawiciela gospodarzy, starszego sierżanta Sławomira Zielińskiego, który jest dzielnicowym tutaj w Grudziądzu. Zwyciężył rywalizację w tym powiecie, zdobywając 720 głosów. Proszę go o odebranie nagrody.
który pierwszy raz startował w plebiscycie, od razu wygrał i zdobył 788 głosów. Zapraszam go do odebrania nagrody. Nazwisko się zgadza, osoba się zgadza, ale potrzebują W powiecie mogileńskim w rywalizacji zwyciężył aspirant Paweł Śmigiel z posterunku policji w Jeziorach Wielkim. Nie ma go tu dzisiaj z nami i nagrodę w jego imieniu odbierze komendant powiatowy policji w Mogilnie, młodszy inspektor Radosław Wódka. Gratulujemy panu komendantowi i jego podwładnego. W powiecie radziejowskim natomiast rywalizację w tym roku wygrał aspirant Paweł Woźniak, jeden z najstarszych dzielnicowych w naszym województwie. Gorące brawa dla niego. To wspaniałe znaleźć się w gronie tych dzielnicowych, którzy uznani zostali przez mieszkańców swojego rejonu za tych, na których warto głosować, na których można liczyć i którzy są zawsze pomocni. W powiecie rypińskim rywalizację wygrał aspirant Krzysztof Zakrzewski, zdobywając 238 głosów. Jest to dzielnicowy tamtejszej komendy powiatowej policji w Rypinie. Natomiast w Sekulnie Krajeńskim wygrał w tym roku rywalizację aspirant Marek Stachowicz, dzielnicowy komendy powiatowej policji w Sępólnie. Pod jego nieobecność nagrodę tą odbierze komendant powiatowej policji w Sępólnie, inspektor Krzysztof Różański. W powiecie świeckim rywalizację wygrał młodszy aspirant Marcin Ośko, dzielnicowy posterunku policji w Nowem. Też go tutaj dzisiaj nie może być z nami. Nagrodę w jego imieniu odbierze komendant powiatowy policji w Świeciu, młodszy inspektor Dariusz Know. A teraz, proszę państwa, stanie przed nami ubiegłoroczny zwycięzca całej wojewódzkiej eliminacji plebiscy. W tym roku nie udało mu się zdobyć tego tytułu, ale po raz kolejny wygrał rywalizację w swoim powiecie. Przed państwem aspirant Grzegorz Lewandowski, dzielnicowy posterunku policji w Lubiczu. W powiecie tucholskim rywalizację wygrał aspirant Maciej Polo, dzielnicowy posterunku policji w Gostycynie. Pod jego nieobecność nagrodę odbierze komendant powiatowy policji w Tucholi, młodszy inspektor Krzysztof Bodziński. Dużą ofiarnością wykazali się w tym roku mieszkańcy jednego z najmniejszych powiatów w naszym województwie, mianowicie powiatu wąbrzeskiego. I aż 764 głosy oddali na aspiranta Mariusza Jabłońskiego, dzielnicowego z tamtejszej komendy. Zapraszamy go teraz do nas. Rywalizację we Włocławku wygrał aspirant Jacek Rosiak, dzielnicowy komendy powiatowej miejskiej policji w Inowrocławiu. Z uwagi, że nie ma go tutaj dzisiaj z nami, nagrodę tą odbierze komendant miejskiej policji we Włocławku, inspektor Piotr Stachowiak. A teraz, proszę państwa, już ostatni ze zwycięzców w powiecie, sierżant Paweł Klucz z posterunku policji w Łabiszynie, który wygrał plebiscyt w powiecie żnińskim. Ale to nie wszystkie nagrody w tym plebiscycie, gdyż jeszcze tutaj zaprosimy za chwilę do nas zwycięzców z trzech powiatów, z Powikowskiego. Dołączy jeszcze dyrektor zarządzający oddziałem Gazety Pomorskiej, pan Marek Ciesielski. Gorące brawa dla tych, którzy zwyciężyli rywalizację w całym województwie kujawsko-pomorskim. Trzecie miejsce, przypominam. Drugie miejsce, aspirant Dan. Zapraszam wszystkich państwa do udziału w naszej zabawie i głosowaniu w kolejnej edycji plebiscytu w przyszłym roku. Muszę państwu powiedzieć przy okazji, że tutaj są też nagrody dla tych, którzy w tym plebiscycie głosują. Dzisiaj jedną z takich nagród odbierze mieszkanka powiatu grudziąckiego, która właśnie oddawała głos na swojego dzielnicowego. Nastąpi to podczas wkrótce odbywających się dalszych obchodów, gdzie będziemy organizowali festyn. Tak, ale to dzień taki jak każdy inny.
po drodze jadąc tutaj do Grudziądza również widzieliśmy z komendantem wojewódzkim policjantów, którzy ucierpieli w kolizji drogowej w czasie pełnienia służby. Ta służba jest bardzo trudna, często niewdzięczna, a mało kto wie o tym, że w ciągu 23 lat od wprowadzenia w życie ustawy o policji w czasie służby życie swoje oddało zgodnie z rotą ślubowania ponad 170 policjantów. To jest więcej niż żołnierzy, którzy zginęli na misjach poza granicami kraju. Ta służba jest trudna, dlatego życzę wam przede wszystkim policyjnego szczęścia, abyście każdą służbę mogli zakończyć szczęśliwie i wrócić do domu, tam gdzie czekają wasze rodziny. Przede wszystkim chciałbym poprosić was o to, żebyście przekazali również im życzenia, bo to dzięki nim możecie funkcjonować, to dla nich pracujecie, to też dzięki nim możecie spokojnie odpoczywać. Wszystkiego najlepszego z okazji święta. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie generale. Na zabranie głosu poproszę wojewodę kujawsko-pomorskiego. Towarzyszą temu pięknemu świętu, jakie świętujemy w Grudziądzu. Tu w tym miejscu chciałam bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi i jego zespołowi w Grudziądzu za to, że użyczyli gościnnie nam z tego pięknego rynku w tym pięknym mieście. Mieście bardzo mocno związanym ze służbami mundurowymi, bo prawie co się kojarzy nam z mundurem, zawsze słyszymy miasto Grudziądz. Szanowne panie policjantki, panowie policjanci, ja jestem niezmiernie dumna z tego, że taką policję mam w województwie kujawsko-pomorskim. Nie wiem, co o tym sądzi pierwszy zastępca komendanta głównego, ale to jest jego ocena. My tu na co dzień pracujemy, my się dobrze z wami pracuje, jesteście odpowiedzialni za to, co wykonujecie. I dzisiaj wobec wszystkich mieszkańców tutaj zgromadzonych, którzy coraz większym szacunkiem was darzą coraz większym zaufaniem, to jest bardzo ważne. Ja bym chciała wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za dobrze pełnioną funkcję, za rozwiązywanie trudnych problemów, za zabezpieczenie bezpieczeństwa każdemu mieszkańcowi dużych i małych miast, ale również i tych wsi i odległych mieszkańców tych wsi. Bo jakżeż można inaczej powiedzieć, to właśnie wy tam docieracie, jeżeli cokolwiek się dzieje, to pierwsza myśl każdego mieszkańca jest o tym, ojej, gdzie jest policjant, jego... Wszystkie życzenia, które tutaj padły pod adresem policjantek i policjantów, staną się rzeczywistością. Dobrze, że było tyle awansów i to pewnie świadczy o jakości tej kujawsko-pomorskiej policji. Zapewniam panią wojewodę, że zdanie pierwszego zastępcy komendanta głównego policji o kujawsko-pomorskich policjantach jest przednie. Na pewno dobre. Także życzę wszystkim tego, by każdy dzień, tak jak to mówił pan generał, był dobry i szczęśliwy, byście wracali po służbie do swoich rodzin, świadomi dobrze spełnionego obowiązku. Życzę wam też, by wasza służba była zawsze bezpieczna i by to zło, z którym się spotykacie, miało coraz mniejszy rozmiar. Gratuluję wszystkim awansowanym na wyższe stopnie, gratuluję odznaczonym i wyróżnionym. Sam też nie wiedziałem, że będę tu dzisiaj występował w takiej roli, której dziękuję za odznaczenie, ale dziękuję bardzo. Skrzętnie to przede mną ukryto. Bardzo dziękuję. To już znaczy, że czas na emeryturę. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy. Oczy.